Witam Was w odcinku dotyczącym mitów na temat internetu i to nie tylko mobilnego, więc zapraszam. Pierwszym dużym mitem jest to, że do grania w gry potrzebujemy minimum 50 megabitów na sekundę. Oczywiście jest to mit, a wyczytałem go na jednym z dużych portali technologicznych. W przypadku grania w gry najważniejszy jest ping, nie prędkość. I podkreślam tutaj stricte do grania. Myślę, że nawet bardzo niski ping przy prędkości 5 megabitów na sekundę będzie aż nadto wystarczający, ponieważ gry nie potrzebują tak naprawdę wielkich prędkości. Zaznaczam, że chodzi tutaj stricte o rozgrywkę czy synchronizację z chmurą, a nie pobieranie gier, bo to już jest zupełnie inny temat i tutaj faktycznie prędkości mają jak najbardziej znaczenie, ale do tego przejdziemy jeszcze później. Drugim mitem to prędkości na speedtestach, które zawsze są wyższe niż te w trakcie, kiedy pobieramy gry. Oczywiście to jest mit, mogą być oczywiście minimalne różnice, ale jest to zazwyczaj kwestia tego, że na speedtestach czy ta prędkość, która jest podawana nam przez operatorów jako ta maksymalna, jest wyrażona w megabitach na sekundę, a na Steamie i innych platformach mamy prędkości wyrażone w megabajtach na sekundę. A żeby wam to zobrazować, 1 megabajt na sekundę, czyli jednostka, którą widzicie na Steamie czy w PlayStation Store, jest to 8 megabitów na sekundę, czyli załóżmy, że mamy internet 100 megabitów na sekundę i taką prędkość realnie osiągamy, to znaczy, że w trakcie pobierania gier z takich platform pokaże się wam wartość około 12,5 megabajta na sekundę, co jest równe właśnie temu 100 megabitom. Trzeci mit, taki naprawdę duży, 5G jest zawsze szybszy od LTE, oczywisty mit. Nie raz pokazywałem wam na kanale, nawet w tym i ostatnim filmie, gdzie mieliście porównanie, może nie stricte LTE do 5G, ale tam LTE kategorii 19 było szybsze niż 5G na tych ostatnich speedtestach. Ja mówię oczywiście o playowym. I tutaj jest to oczywisty mit, szczególnie jeżeli chodzi o tutaj o trzech operatorów, którzy mają pasmo 2100, jakiś tam skrawek tego pasma przeznaczony właśnie pod 5G. Tutaj Plus na pewno ma przewagę nad innymi ze względu na 40 MHz szerokości przeznaczone pod 5G. Tam całość jest tego pasma TDD 50 MHz, 40 pod 5G i 10 na LTE. Przez co zazwyczaj właśnie Plus wypada lepiej w 5G niż w LTE, ale mogą się zdarzyć również w lokalizacji, gdzie to w LTE będziemy mieli lepszą prędkość, ale tutaj właśnie częściej będziemy mieli w 5G lepsze prędkości. Czwartym mitem jest tak, że jeżeli kupuje się internet światłowodowy lub światłowód 300 megabitów, to zawsze będzie te 300 megabitów. Oczywiście, że nie będzie, jest to oczywisty mit. Nie musimy mieć takiej prędkości, jaka jest maksymalnie podana w umowie, bo jest to prędkość, jak dobrze mówi, umowa maksymalna. Zazwyczaj do umowy mamy załącznik, w którym mamy parametry jakościowe dostępu do usługi internetu, gdzie mamy określone dla naszej prędkości maksymalnej, jaka jest prędkość minimalna, jaka jest prędkość zwykle dostępna i ta maksymalna, więc nie dajmy się zwieść reklamą. Tutaj przechodzimy płynnie do piątego mitu, jakim jest światłowód. To jest to samo, co internet światłowodowy. Oczywisty mit, to nie jest to samo. Ze światłowodem mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy światłowód pociągnięty bezpośrednio do domu lub mieszkania. Natomiast internet światłowodowy to światłowód pociągnięty zazwyczaj gdzieś do piwnicy, a później jest ciągnięty zazwyczaj kablem symetrycznym do mieszkań. Standard DOCSIS, tutaj mamy wtedy do czynienia z tym standardem. Szósty mit to 99% powierzchni Polski w zasięgu LTE. No oczywiście, że mit. Powiedziałbym, że jest to maksymalnie 85% w przypadku sieci z najlepszym zasięgiem LTE. Druga sprawa, że liczy się również rzeczywisty, używalny zasięg, a nie tylko RSRP na poziomie minus 120 dBm. LTE 800 MHz i oznaczenie tego na mapie jest takie, że nawet jeżeli mamy tak słaby zasięg, według operatora tam zasięg jest i jest to wszystko jak najbardziej super i nie ma z tym problemu, bo tak naprawdę oni jeżdżą, nie wiem, z 5 czy 10 telefonami różnych marek i mają tak ustawione te karty, żeby faktycznie zbierały ten zasięg, nawet jak jest bardzo słaby, to
zazwyczaj ten zasięg jest. Siódmym, ostatnim mitem, który przygotowałem w tym odcinku, jest to Wi-Fi 5 GHz. To jest to samo co 5G, a Wi-Fi 2, 4 GHz to jest to samo co sieć 2G i 4G. To jest oczywisty również mit. Tutaj nie można mówić, że jest to to samo, bo to odnosi się zupełnie do różnych rzeczy. Zarówno Wi-Fi 2, 4 GHz, jak i 5 GHz to są częstotliwości, na jakie działa nasza sieć Wi-Fi i nie ma nic wspólnego z siecią ani 2G, ani 4G, ani 5G. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Ponieważ 2G, 4G i 5G są to określenia dotyczące generacji sieci komórkowych i nie mają nic wspólnego z częstotliwościami Wi-Fi. To są jakby dwie odrębne rzeczy, to należy odróżniać, a dużo z Was tego właśnie nie odróżnia. Na koniec chciałbym Wam życzyć wesołych świąt spędzonych z najbliższymi, zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co sobie życzycie i oderwanie się trochę od komputerów i telefonów w te święta, żeby były spędzone właśnie w gronie rodzinnym, ale jeżeli byłyby jakieś problemy z internetem święta, albo chcielibyście kupić nowy router czy modem, to jestem oczywiście do Waszej dyspozycji. Oczywiście tutaj w komentarzach na YouTubie, wiadomości prywatnej na Facebooku tenodneta, Instagramie tenodneta.pl lub Twitterze, oczywiście też na maila tenodneta@gmail.com. Możecie pisać, linki są w opisie. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!